Rozmawiamy z panem Tomaszem Sztompką, prezesem GUX Carbo Gliwice. Jesteśmy już po gali finałowej. No i myślę, że jeżeli chodzi o poziom sportowy, poziom też organizacyjny, no to same plusy i można, a nawet trzeba być zadowolonym. Jestem zadowolony. Sprawy organizacyjne oczywiście ocenią uczestnicy, natomiast poziom sportowy był zdecydowanie wyższy niż przed rokiem czy dwoma laty. Z tego też należy być dumnym, ponieważ na nasze zawody przyjechały naprawdę dobrze wyszkolone zawodniczki. No właśnie, nagroda dla najlepszej pięściarki dla Nataszy Jonas, no i to jest wielkie wyróżnienie także dla Państwa klubu. Taka znakomita pięściarka, przypominam, ćwierćfinalistka Igrzysk Olimpijskich, przyjeżdża do Gliwic, wygrywa turniej. No i nic, tylko się cieszyć, że takie nazwiska tutaj boksują. Dokładnie, cieszymy się bardzo. Przede wszystkim dlatego, że właśnie takie zawodniczki dają nam odczuć, że nasz turniej jest ważny na mapie Europy, a jak się okazało w tym roku również i świata, ponieważ poza wymienioną zawodniczką było bardzo wiele innych utytułowanych nie tylko z Europy, ale i z Australii i Nowej Zelandii. No właśnie, jak udało się zaprosić tak odległe kraje jak Australia i Nowa Zelandia na ten turniej? Powiem szczerze, że chyba zwyciężyła ich ocena naszego turnieju, naszego poziomu, ponieważ na całym świecie zawodniczki przygotowujące się do olimpiady szukają okazji do tego, żeby podnosić swoje kwalifikacje, właśnie biorąc udział w imprezach o wysokim poziomie sportowym. Odczytujemy to właśnie tak, że nasze zawody, nasz turniej sportowy osiąga na tyle interesujący poziom sportowy, że zawodniczki tej klasy przyjeżdżają do nas. No i co ważne na pewno dla GUX Carbo Gliwice, zwyciężyła Lidia Fidura, zwyciężyła wcześniej Sandra Brodacka, także sukces też miejscowych pięściarek i to na pewno też cieszy prezesa klubu. Cieszy bardzo, ponieważ ten turniej, zwłaszcza w tym roku, który skupił bardzo dobrze wytrenowane i o wysokiej klasie zawodniczki, jest odpowiedzią naszą, czy my jako klub jesteśmy wyżej czy niżej w rankingach sportowych w Europie i na świecie. Z roku na rok Międzynarodowe Mistrzostwa Śląska zyskują na znaczeniu, zyskują też na poziomie sportowym, więc teraz należy sobie tylko ostrzyć apetyty na przyszłoroczną imprezę. Dokładnie tak, będzie to już 9. edycja tej imprezy. Postaramy się ją jeszcze lepiej zorganizować, postaramy się dotrzeć do tych, którzy dzisiaj byli u nas po raz pierwszy, aby zaistnieli po raz następny, uświetniając tą imprezę swoją obecnością, wysokim poziomem sportowym, no i echem, na które czekamy bardzo, echem, które ma się w Europie rozprzestrzenić. No i klub GUX Carbo Gliwice, na pewno przy pomocy także miasta Gliwice, pokazuje, że można zorganizować dobrą, dużą imprezę w Polsce. Zdecydowanie tak. Ja mówiłem to już wielokrotnie, powtórzę to jeszcze raz. Bez miasta, bez jego wspomożenia, zarówno organizacyjnego, jak i finansowego, nie udałoby się tego zorganizować. Dla nas, odczytujemy to, jest również no, swego rodzaju nobilitacja i pewien wyraz oceny naszej pracy i rezultatów naszych zawodniczek i zawodników w mieście. Więc pytanie nasuwa się, w jaki sposób udało się przekonać miasto do tego, żeby zainwestować w boks? No i po tylu latach widać już efekty, są medale, są międzynarodowe sukcesy. Jak trzeba było dotrzeć do włodarzy miasta, żeby pomogli? Po pierwsze, zarząd miasta realizuje bardzo konsekwentnie swoją politykę wspierania sportu. To nie tylko boks w mieście, to bardzo wiele innych dyscyplin, zarówno indywidualnych, jak i zespołowych. My jesteśmy jednym z elementów polityki, które miasto realizuje, pomagając dobrym klubom i pomagając dobrym zawodnikom. Mówiąc o tym, to jest właśnie odpowiedź na to. Jeżeli nasze starania organizacyjne i sportowe dają określone wyniki, miasto w tym większym stopniu nas wspomaga. Niebawem powstanie tutaj piękna, nowoczesna hala.
No Jasz się prosi w takim razie, żeby na te hale przenieść też zawody bokserskie w Gliwicach. Mamy nadzieję, że do momentu, w którym hala zostanie zbudowana i uruchomiona, uda nam się namówić Polski Związek Bokserski do zorganizowania imprezy na miarę imprezy światowej, ponieważ zarówno ten obiekt, jego wielkość oraz prestiż, sądzę, będą zasługiwały na to, aby odbyły się tutaj na przykład Mistrzostwa Europy lub Świata. A z tego, co mówił prezes Górski na gorąco zaraz po zakończeniu turnieju, no to przyznał, że będzie starał się pomóc, bo widać, że w Gliwicach tutaj wiedzą, jak obchodzić się z boksem. No, był pierwszy raz u nas, trzymamy go za słowo. Dziękujemy w takim razie za rozmowę i za cały turniej, za te wszystkie emocje, które mogliśmy przeżywać. Dziękuję serdecznie, dziękuję Państwu i wszystkim tym, którzy nas wspomagali i oglądali, będąc w każdej minucie tego turnieju. Dziękuję.